Realizacja doposażenia i remontu Nowodworskiego Domu Kultury. Pomysł powstał w 2019 roku. Rozpoczął się dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego z programu Odnowa Wsi, z czego otrzymaliśmy 14 900 z Urzędu Marszałkowskiego. Nasz wkład własny, była to kwota 15 200. Drugim dużym programem był wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przeszedł pozytywną opinię. Dostaliśmy 180 tysięcy dofinansowania na remont budynku. Wkład własny gminy wynosił 45 226 zł. Zostały wykonane remont instalacji, remont okładzin ścian, podłóg, wymiana oświetlenia, wymiana mebli, doposażenie w krzesła, stoły. Nastąpiło również doposażenie w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy, projektory, zestaw komputerowy. Również został wykonany remont zewnętrznej przestrzeni terenu Nowodworskiego Domu Kultury poprzez wykonanie ogrodzenia nowego, wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu oraz ustawienie tablic informacyjnych wraz z oświetleniem fotowoltaicznym. Realizacja inwestycji została zakończona w lutym 2020 roku. Remont naszego ośrodka kultury pozwala nam prezentować gminę naszą od nowej strony, od lepszej strony. Mamy dużo możliwości do korzystania z sprzętu, jakiego uzyskaliśmy za pomocą projektów. Mamy okazję pracować z młodzieżą, z dziećmi. Mamy okazję zaangażować mieszkańców naszej gminy, żeby wyszli z domów, żeby zaangażowali się lokalnie i brali czynny udział w naszym życiu, wspólnym życiu. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą gminę, jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co tutaj się dzieje albo się nie dzieje. I zachęcam mieszkańców naszej gminy, z okolic osób do współpracy razem z nami, do dzielenia się nowymi pomysłami, co możemy wspólnie zrobić, jakie macie potrzeby, jakie macie oczekiwania wobec ośrodka kultury. Zachęcam też dołączyć się do koł gospodyń wiejskich. Mam taki zamiar utworzyć tego typu koła, żebyśmy mogli razem już wspólnie działać oficjalnie, żeby robić różne projekty i przedsięwzięcia i uzyskać dodatkowych środków. Do koła gospodyń wiejskich może należeć każdy, który jest chętny, nie tylko panie w starszym wieku, ale też i osoby młodsze. Panowie, też był chłopak, który był bardzo chętny i zainteresowany i chce się zaangażować razem z nami. Co będziemy czynić? Przede wszystkim musimy ustalić, jak chcemy promować naszą gminę, co umiemy, co potrafimy, jak chcemy wyjść naprzeciw innym osobom. Chcemy zorganizować pierwsze spotkanie, ustalić, jakim będziemy mieli produkt lokalny, czym możemy prezentować naszą gminę. Koło gospodyń wiejskich jest bardzo potrzebne, żebyśmy razem miały okazję się spotkać. Jest potrzebne, żeby utworzyć nowe nasze produkty lokalne, którymi możemy promować naszą gminę, które by służyły jako prezent dla gości specjalnych, żeby uzyskać taką tożsamość lokalną, czym możemy się chwalić i czym możemy się dzielić z innymi. Na przykład możemy zrobić różne przepisy nowe, swoje, powiązane z dawną historią, z dawną tradycją i teraźniejszością. Możemy połączyć różne kultury, możemy połączyć różne religie, ale do tego właśnie są potrzebne mi osoby z naszej gminy, z okolic, żeby zrobić wspólną pracę. To nie zależy, żebym pracowała ja osobno, ja jako pracownik ośrodka kultury, ponieważ bez ludzi ten ośrodek dalej będzie funkcjonował jak poprzednio. Zachęcam interesantów zgłosić się do mnie osobiście tutaj w ośrodku kultury w Nowym Dworze, albo ewentualnie proszę kontaktować się ze mną poprzez Facebooka, stronę Nowodworski Ośrodek Kultury, albo poproszę do mnie
prywatnie się zwrócić, jeśli ktoś mnie spotyka na ulicy. W najbliższej przyszłości mamy w planach stworzyć warsztaty dla młodzieży, teatralno-rozwojowe, żeby mogły młodzież się zaangażować, żeby pracowała razem ze swoim ciałem, wiedzieli jak się zachować na scenie, jak siebie prezentować. Tego typu warsztaty dla młodzieży będą trwały przez miesiąc, na przykład 2 razy w tygodniu. Projekt Własne Ja to będzie projekt skierowany do kobiet po 30 roku życia. I panie będą podczas tych warsztatów pracowały ze swoim własnym ciałem, z głosem, z postawą, jak prezentować się przed kamerą, przed osobami trzecimi. To będą takie interaktywne warsztaty. I te warsztaty zakończymy sesją zdjęciową. Zapraszam do współpracy z wspaniałą panią fotograf, która specjalizuje się w fotografii portretowej. I taką wystawę będziemy tutaj prezentowali w naszym Ośrodku Kultury. I mam nadzieję, że to pomoże otworzyć się paniom i one będą jako następni liderzy, którzy będą zaangażowały następne pokolenie swojej rodziny do współpracy, do aktywnego udziału w nie. Znajdujemy się teraz w tej chwili w Ośrodku Kultury, który jak widzimy jest pięknie odremontowany. Remont mogliśmy przeprowadzić dzięki dwóm programom. Jeden z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie pozyskaliśmy 180 tysięcy, a drugi z Odnowy Wsi, jak widzimy, był wskazany ten remont. Chciałbym serdecznie podziękować dla ministerstwa i całemu zarządowi Urzędu Marszałkowskiemu na czele z marszałkiem Kosickim.